Dzień dobry, tu Dzindrago. Najpierw zaczniemy od tego, co wybrałem z Demon Oaka. Jest to Rainbow Shield. Odcinek o tym jest na kanale, poprzedni odcinek, możecie sobie zobaczyć. I dlaczego wybrałem Rainbow Shielda? Ponieważ był to najdroższy przedmiot na naszym serwerze i po prostu najwięcej z tego hajsu miałem, bo prawie 5 milionów kosztował, więc a wszystkie inne były po prostu troszkę mniej warte i wybrałem Rainbow Shielda. Będzie to odcinek o karniworach i na te respy przychodzi się z broniami niefizycznymi, bo te mobki odbijają obrażenia fizyczne. I tak jak widzicie tutaj, bije je zwykłego Agza i one odbijają tam obrażenia fizyczne. Jeżeli założymy broń taką bardziej magiczną jak Winter Blade, Gnome Sword, Falcon Battle Axe albo na przykład Summer Blade i tak dalej, to te obrażenia odbijane będą bardzo małe, bo mało obrażeń fizycznych z tych broni wchodzi, a reszta są magiczne. Więc będziemy tu przychodzić na ten resp z broniami magicznymi. Więc to jest bardzo ważne, ponieważ naprawdę dwa rodzaje z tych karniworów, tu są trzy rodzaje karniworów, odbijają te obrażenia fizyczne i te spajki i te mencing, i one są na więcej tych mencing jest na minus 3 i to jest piętro najcięższe do bicia. Najróżniejszymi piętrami do bicia jest minus 1 i minus 2 i ja tu na początek pierwszy film o tym zrobię po prostu z taką uniwersalną bronią, na którą będzie się tu przychodzić. To jest na przykład Gnome Sword albo Axe, mają tylko w ogóle jedną opcję, żeby tutaj przyjść, jest to Battle Axe, a z klubem można przyjść tutaj z albo właśnie z Falcon Macą albo z Resizerem od lodu. I ze Swordem mamy najwięcej opcji bicia tego respa i naprawdę najlepsze opcje bicia tego respa, ponieważ można tu przyjść z Summer Blade'em, z Winter Blader albo z Gnomem. No i na tym filmie akurat zajmiemy się taką uniwersalną opcją, jak ja tutaj sobie pobiegałem. I całkiem przyjemnie się to biło. Exp na godzinę był taki, jak widzicie, tam oczywiście miałem odpalonego jednego preya, to jakiegoś szału nie było. Więc bardzo fajne miejsce, można tu poexpić na, no nie wiem na jakich levelach niższych w sumie, to na pewno w teamach widziałem, tu dużo osób przychodzi w teamach we dwójkę, bo naprawdę to się opłaca bić, jest tu taki przyjazny exp na godzinę z dużym profitem wtedy i na pewno dobrze się to bije w teamie. Na wyższym levelu, no to mówię, tak jak będziecie chcieli tutaj przyjść poexpić sobie samemu solo, no to już jakiś tam przyzwoity level wypada mieć, szczególnie na to piętro minus 3, ale mogę wam powiedzieć od razu, że piętro minus 1 i minus 2 najlepiej bić z ognia, więc magiczne klasy tutaj, dużo magicznych klas tu przychodzi i przychodzą tutaj i biją z GFB-ków i naprawdę przyjemne expy tu robią na godzinę na dobrych profitach, więc najlepsze expy na godzinę będą wykręcać tutaj rycerze, którzy posiadają Summer Blade'a i będziemy to testować z Summer Blade'em, a na piętrze minus 3 najlepiej się bije z lodu, więc tam będziemy mogli potestować tamtego respa z Winter Blade'em i zobaczyć jak to jest. Więc tam też możecie przyjść z awalanczami i też będzie się spoko to biło magicznymi klasami. Paladyni to muszą jakoś sobie to wyczaić samemu, jak to bić. Słyszałem, że używają tych strzałek od ziemi i jak to się nazywa, i summona, i jakiś tam run dodatkowo i też mogą tutaj poexpić jako tako, więc nie zalecam po prostu bicia tego fizycznie. Te lamber nie odbijają obrażeń, więc są spoko, ale wszystkie pozostałe no jednak odbijają te obrażenia, więc musicie uważać, bo naprawdę możecie się po prostu samemu zabić. Jak wejdziecie klatę i nagle wyjdzie wam jakiś taki kryt dwa razy pod rząd i one wam sprzedadzą strzała, to można się poskładać na moim levelu w chwilę, więc jak jesteście solo. Więc takie ekspienie tutaj bez tych magicznych broni może być bardzo średnie. Więc jak widzicie, tak to mniej więcej wyglądało z tym Gnome Swordem. Nie byłem jakoś specjalnie zadowolony z tego, jak się to ekspiło z moim skillem, ale no nic, zobaczymy jak to będzie z tymi pozostałymi broniami i wtedy będziemy mogli to porównać. No nic, do zobaczenia w następnym odcinku i bye bye.